I jaka cena za takie coś? 1750. W jakiej cenie ten silnik? To jest naklejane, to nie jest malowane. Nie, aha. To jest naklejane. Ale to są, te są drogie. Za 4,5 sprzedam, ale to nie. Wie pan, to jest luz wam, no i zobacz pan w jakim stanie. To jest historia. Raz kolejny pojechałem na bazar do Lubina i zobaczcie, jakie tym razem fanciory były. Stówkę za mnie. Stówka. To jest zresztą 19-wieczny, wie pan, A ten rogacz? Wie pan, ten rogacz to niestety tysiączek. To jest ładny, oryginalny M16, wie pan, jeszcze farbę widać tutaj, takie śliwka taka zgniła, no. Ładny, oryginalny. Tu mam też Kriegsmarine za 1000. To też dobra cena, ale to wie pan, dla konesera. O, i tutaj też jest coś farbka jeszcze, nie? Czy to już domalowane, nie? To jest naklejane, to nie jest malowane. Nie, to jest naklejone, wie pan, M35 to jest Kriegsmarine, nie? Numerowany wszystko i tak dalej. Tu ma pan te barwy niemieckie i tak dalej. Super. Jest pan tutaj co niedzielę, co sobotę? Ale ja wie pan co, później jestem. Nie, bo to ładna monetka. Tak. Proszę pana, czy ja stoję tu tydzień? To zależy. Tydzień temu byłem, teraz jestem. Jak będzie ładna pogoda, za tydzień będę. Jeszcze do końca miesiąca będzie pogoda, a potem jej nie będzie. Dopiero będę w nowym roku gdzieś pewnie w styczniu, albo nie będę, nie wiem. A ma pan jakąś wizytówkę swoją? Nie, ja nie daję. Wiesz. Nie daję, ja panu powiem. Jest towar, ktoś tego kupuje. To bierze. A nie, to wie pan. Marudzi. Tak, marudzi, tu. Dzwonią tego. Ja nie mam czasu na pierdoły. Bierze albo nie bierze. Wszystko, wie pan. A mi nie zależy. Znaczy zależy mi, ale nie na siłę. Nie na siłę. Nie na siłę. A to co to jest? Co? To jest szparbuch. To jest książeczka oszczędnościowa z Jeleniej Góry. Jakiejś rodziny, która sobie tam kościa, która sobie zbierała. No i takie jak PKO, nie? Tak. No. A z motocyklowych rzeczy jakieś, nie wiem, zdjęcia, coś takiego? Nie. Nie ma pan nic. Motocyklowych nie. Tu składki co, nie? 150, dania za 130, może 120, nie na pewno nie. Nie bardzo rzadkie, dobrze. Tas? No, odliście. Tu ma pan, ale to są, te są drogie, bo one są w stany piękne. To przedwojenne, nie? Po 150, tak, po 150. A to też 150. Chodzi o stan. No. Jest idealny. Sobie tą tackę wezmę z malutkami. Wie pan, jutro w Legnicy jeszcze będę, nie? Aha, właśnie, bo słyszałem, że ktoś mi mówił właśnie, no. I co, fajna ta giełda jest w Legnicy? Tak, Legnica fajna w rynku samym, nie? No, tam będę stał w rynku. I w jakich tam godzinach warto przyjechać? Ja wiem, Legnica, nie? Od 7 do... To giełda stała, czy będzie? Tak. No, znaczy tam już od 6 są. Do gdzieś tak zboczeńcy. Do 13. Chodźcie, to się jeszcze pokażę. To się... Bo nie zapomnę, mogę załapać na tą giełdę. Patrz, jaki fajny ten. Zobacz, jeszcze z Oliwy. 1800. Kogo tam z Oliwy? Z Oliwy. Za 4,5 sprzedam, ale to ładne monetki. Zobaczcie, jak to super już wygląda na mojej półeczce z książkami o USA. Czarne, do połowy ukryte. Do połowy ukryte. One drogie, one po 8 tysięcy. Jakiej cenie taki fant? To znaczy, że jak się ktoś orientuje, to znaczy, że musimy kraść, czy co? Nie. Jaka cena za taki coś? Za to dwie dyszki. A sprzedałam to wszystko, no i się jedno dziś kupowało. Było dziś więcej? Tak, takie były do domki i były do tego, no. Co reszta, wszystko było. Tak? O kurczę. No to się dziś uchowało, no, niechcący. Pięknie.
Cześć owieczka. Halo? Halo? O, owce na smyczy jeszcze nie widziałem. To pana? Tak. Na sprzedaż też? Nie. Pamiętacie te kasety VHS? O, ja pamiętam, jak nieopatrznie znalazłem kolekcję mojego taty kaset w szafie. Nie wyszło mi to na dobre, niestety. Dużo modeli było w dobrych pieniądzach, jakieś takie matchboxy. Pamiętam, za dzieciaka uwielbiałem to zbierać i sobie jeździć. Zobacz, jaka soczysta karkuwa w Lubinie. Wybaczcie mi, lubinianie, że ostatnio tam powiedziałem w Lubiniu. Dostałem, kurczę. Jakieś ciekawe monety pan ma? Pytanie, co pan uważa za ciekawe? Jakieś stare. Najlepiej złote. Mam ze złotek, ale to mam. To jakiś maluszek taki? To jest ten talerzyk Oleśnicki. I ile takich talerzy? Może to mam tu Francję, nie? 20 frankówki. 109, tutaj cena jak ten, tak? Baturego na przykład, trojaczki, Zygmunta III, grosze, trojaczki, półtoraki. A to już praktycznie za granicą. Chodzi o Polskę, to tutaj wszystko z Polską związane. Okej, dobra, dzięki. Za złotek to mówię te frankówki, nie? 20 frankówki. Można zobaczyć? Tutaj jedno to. No tak, to lepiej trzymać w kieszeni. Tak, kilka osób słyszałem, że pokradli coś tam. No i tu jest tak, ten kogut, nie? Aha. I jaka cena za takie coś? 1750. Wołam, nie? I tutaj ten też 200 frankówka, ten anioł. To zwany. No ładna, a sprawdzałeś je gdzieś tam właśnie w wyceniazie? Są ok. No nie, widać, że są ok, bo są ranty ładne. Dobra, dzięki. W jakiej cenie modele? 40, 60, 60. No tutaj nie tak. Aha. A tu są takie tańsze. Okej, okay, no takie. 8 wyższe. Tu jest sotki albo lalki. Lalki są 10-15, a klocki wszystkie 350. To jest od jednego dziecka. Taki bulik na przykład? 50. A taki mały? 70. 70. Ten suwa, ten 150. A taki? Poczty? Poczta, 4 dych. 4 dych. O, jakby były tańsze, to bym wszystkie zabrał, ale... Ja ci sprzedaję, czy mam trzeci kartę, nie ma problemu. No tak. Dzięki. Ale dobry był. Dobry był. Dobry. To coś dla Pawła z Retroktektora. Jest w lewo gryzarka. W jakiej cenie ten silnik? Stówkę. Do czego to jest? Do Simpsona. A tutaj drugiej strony nie ma? Nie, tych tak widać. I to lampa chyba do niego, nie? Czy nie? Nie, to jakaś
Chyba jeszcze na pedała muszą być też. No. Z tą lampą taką ciekawą. I taka lampa ile? Stówkę. Stówkę też. Teraz we Wrocławiu na Oldtimer Bazarze taki silnik kosztował 7 stówek. Razem z tym, ze wszystko 7 dych. I nie weźmy się pakować, tylko 5. A taki Jeep? 9 dych. Ile Lego? Ile taki Jeep? Nie wiem, to jest Kobi chyba. Ile ten Jeep z Kobi? Dobra, 8 dych. Nie. 8 dych. Ale. Tak, 90. No. A jeszcze 9. 9. I pół. Pan zawsze tak pieprzy. Mama, ile po landarze? 8 zł. I to w jakiej cenie? Ten 18. Nie. O, fajny ten kalendarz z motocyklami. Fajna ta giełda, spodobała mi się w Lubinie. Będę tam częściej chyba zajeżdżał. O, tutaj zobaczcie, nie wiem, czy pamiętacie ten mój młynek, który kupiłem na tej wyprzedaży garażowej. O, tutaj lampa. Lampa za 800 do jakiejś knajpy w Łebie by się nadała. Ale ten młynek taki właśnie, który kupiłem, duży, a tutaj są mniejsze. I tutaj mi pan wytłumaczył oznaczenia na tych młynkach, jak to wygląda. 600 jeszcze raz pan mówił, tak? 600. Odczyszczony do używania. Jest jedynka, dwójka, trójka, największy czwórka. A one gdzieś są ten? Opisane tam? Jaki to rozmiar? Czy nie, bo tam jest, są numery i jest zero. Jest, jest, na rogach. Na rogach zero. Aha, tutaj. PD. Aha. Czyli to jest zerówka, to jest jedynka. To jest jedynka. I one się różniły grubością mielenia? Znaczy nie, wielkością. Wielkością. Bo mielenie jest takie samo, każdy. Aha. Tylko wielkość, gabaryt. Okej. Okay. No to wcześniej tych młynków nie zbierałem, a teraz kupiłem pierwszego. No, ja mam tu w samochodzie schowany, ale tam w kartonach. Podwójna zerówka, ale to unika. Aha. Bardzo dużo jest właśnie mosiężnych elementów. Uh-huh. Okay. Ogląda pan czasami YouTube'a? Znaczy tam na Allegro wchodzę. Nie prowadzę tam żadnej działalności, ale wiem, jako tego. Jako tego. Jak to się zeskanuje albo tu wpisać ten Marcin Easy Rider na YouTube, to tu będzie też kawałek z tego filmu z... Ale nie wystawiam, bo powiedział, że... No wie pan, no, mam to wyrzucić? Wie pan, to jest luz wapę. No i zobacz pan, w jakim stanie. To jest historia. Można się cofnąć, proszę pana. Zobacz pan. Dederowski, nie? Dederowski, tak. To jest powojenny, te pierwsze. Luz wapę, ile taki pas? Zobacz pan, jakiego mam tutaj cesarza. To jest cesarz getta, dość rzadki. Mhm. O, i takie, że różne są, nie? A czekaj. Ten, proszę pana, do oddania za 1000. To są na te niemieckie, są ten. Ja wolę właśnie polskie rzeczy. Ja wiem, ja wiem. Ale no u nas nie ma tego. Nie ma, wie pan. Ja miałem klamrę raz polską. Taką, to jest rzadka klamra, bo to była tego, jak on to nazywał, Grabskiego. To jest rzadkość. W 1939 roku je dawali. Mhm. Ale to, no, wie pan, nie ma tego. No. To nie ma. Gdyby to było, to by było. Rzadko. To dobra. No. To dobra. Miłego dnia życzę. Tutaj cała masa fantów, jakichś starych zegarów, pewnie jakiś zegarmistrz. Zegarmistrzowi się zmarło i wszystko poleciało na targ. Tutaj nie wiem, do czego ta skrzyneczka taka fajna. Kradną tu? Same?
Pierdziula. Kradnie dzisiaj mi obraz ukradł. Nie no, to jest niepojęte. Kiedyś to powiem panu, nawet konika ukradli. Drewnianego, takiego. Aha. W jakimś zegarmistrzu Fanty? Zapinka? 10 złotych. Dobra cena na taką zapinkę. To są takie haftki jakby chyba od bielizny albo od jakichś ciuchów. Tutaj na Dolnym Śląsku częsty wykopek. takie zapinki. Kiedyś nie wiedziałem, co to jest. A później już się dowiedziałem. A taki kij? Krótki 40, długi 50. Co? Co? Fajny kij Samobi, cycel takiego miał kiedyś, ja tam mam jakieś też dwa inne, więc więcej mi nie potrzeba. O, tutaj jakiś hełm wypatrzyłem jeszcze, zardzewiały, z frasunkiem. A hełm? 180. Bułgarski hełm. Na hełm. Pierwszy raz zrobiłem wyjątek i zaszedłem na kartony. I zobaczcie zaraz, co tutaj wyłowiłem. Taki stół dębowy był wylany, nie? To był jakiś atlas, ale już powojenny. Myślałem na początku, że znowu jakieś mapy dorwę. Stare. Słuchajcie, za namową jednego z was zaglądnąłem na te kartony i słuchajcie, cały album ze zdjęciami. No nie ma tam jakichś rewelacji, trochę jest jakichś starych samochodów, widziałem, że dużo garbusów,
ale z jakieś kilka zdjęć z tyłu jest z wizyty amerykańskiego prezydenta. To dosyć ciekawe, ja się interesuję tymi Stanami. W domu poprzeglądam, za 5 zł cały album. Później na podsumowaniu pokażę wam, co tam będzie. Cześć, teraz nagrywam takie zaległe podsumowanie wyjazdu do Lubina. Kupiłem tam fajny album ze zdjęciami. I kupiłem takie coś. Saloon. Zapakowane. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda w środku. Taki store. Sklep. Sklepik. O. Takie coś mi się marzą, takie miasteczka westernowe. Tutaj Texas. Tutaj chyba jakaś poczta. Sklepik, magazyn. O, tu hulajnoga. Czy to gdzieś tu może było przymocowane jako taki dźwig chyba. O, tak, to tutaj. O. Coś tu można wciągać na kółeczku. Także takie coś. Skrzyneczkę na ciapę metalową. Ale tu najciekawsza rzecz. Album ze zdjęciami. Stare zdjęcia, co najbardziej lubię. Tutaj mur berliński. Tutaj jakieś zdjęcia rodzinne. Tutaj nic na tym nie pracuje. Tutaj cyrk Farkello. Czy coś w tym stylu. Odwiedziny cyrku. Tutaj mamy jakiś samochodzik. Tu jakiś wojskowy bierze ślub. Ale najciekawsze, kupiłem ten cały album za 5 zł, więc chyba nie przepłaciłem. Jak pooglądam, to pewnie go wystawię gdzieś na jakąś grupę, na licytację albo na... albo napiszecie w ogóle mi, że coś was tu interesuje z tego, albo coś zaproponujecie na wymianę, to chętnie się wymienię. Zaraz zobaczymy, bo tutaj też były jakieś samochody. Jakieś domowe, pielesze. Jakieś statki. O, tutaj. Teraz powiedzcie mi, co to jest za samochód? Czy to jest Wartburg? Czy to jest jakiś Amerykaniec? Czy co to jest? No, ale tam w kilku miejscach był ten samochód. Jakiś rodzinny, widać. Gdzieś tu nie jeździli sobie. O, tutaj są tablice rejestracyjne. Ale bez lupy tu chyba nie dojrzę. To jest właśnie z jakiegoś opróżniania mieszkania po kimś. O, tam też są jakieś samochody w tle. O, tutaj mamy garbusa. Tutaj mamy więcej różnych samochodzików. Tutaj dalsza część. Tutaj zdjęcie przy pralce. Dużo dzisiaj jest, słuchajcie. Jak się zbieram do tego filmu i właśnie jak od razu nie nagram podsumowania, a to chciałem wam pokazać te. O, tutaj jest też chyba garbus. Jakieś ruiny zamku. I takie przeglądanie starych albumów to dla mnie też jak poszukiwanie skarbów. Nigdy nie wiadomo, co tam jest, jaka tam historia się działa. Tutaj jakiś, nie myślałem, że motocykl, ale to jakiś rower. O, tutaj jest z setnych urodzin pana.
No u mężczyzn to rzadka przypadłość, żeby dobić stówy. O, tutaj jakieś ciekawe zabytki. Nie mam pojęcia, skąd to jest. Tam gdzieś jeszcze ten... A, znowu jest ten cyrk. Niezły cyrk dla mnie, ale tu jakieś babcie. O, tutaj jakiś chyba Opel. Może ma ktoś dwa takiego Opla i chciałby takie zdjęcia. Dobra, dobra, zbliżamy się do końca. To jest tutaj wycieczkowy. Uwaga, uwaga, uwaga. Na samym końcu. Ta-da! Patrzcie na to. Poznajecie tego pana? Nie wiem, czy to była jakaś wizyta w Niemczech, czy to gdzieś tam z Ameryki od cioci przyszły foty. Tutaj jakiś... no, jak to się nazywa? Jakiś tam sztandar. No, taki z reklam, coś jak na wybory chyba, nie? Nie wiem, tutaj nie doczytam tego. Ale fajna rzecz. Także tyle. Było dużo militariów, było różnych fajnych fantów. Fajny ten bazar w Lubinie. Na pewno tam wrócę. Piszcie, co tam wam się podobało. I tyle. Zostawcie suba. Zostawcie jakieś tam inne rzeczy. Tutaj te YouTube'owe, zasięgowe. Będę ogromnie wdzięczny. Trzymajcie się, hej. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!